W poprzednim odcinku dowiedzieliście się, że chciałbym tutaj zamieszkać. Z powrotem chciałbym zamieszkać na mojej, powiedzmy, to takiej wysepce, której oczywiście ja sobie tutaj wcześniej już mieszkałem. Więc moi drodzy, jeśli taki pomysł wam się podoba i byście chcieli zobaczyć, jak ja się tutaj rozwijam, jak to wygląda wszystko, dajcie mi znać koniecznie w komentarzach, czy byście chcieli więcej takich odcineczków. Mi się mega to podoba i chyba wam również, bo ostatnio pisaliście, że spoko pomysł, że chcielibyście coś takiego zobaczyć. Słuchajcie, w ogóle taki mam pomysł, żeby dzisiaj trochę ponaprawiać wszystkiego. No i na przykład ten most byśmy musieli zrobić, tylko jest mały mankament. Słuchajcie, bo jak dobrze wiecie, mamy ognisko i to właśnie ta kładka jest zrobiona z ognisk, ale jak zobaczycie, ono płonie. No właśnie, i co tu zrobić, żeby to nie płonęło? Najlepszym sposobem będzie po prostu zrobienie... Kurczę, nie mam żelaza, właśnie, nie mam żelaza, ponieważ no, potrzebowałbym wiaderko wody. Słuchajcie, może w mojej tutaj starej bazie może jest trochę żelaza, więc wykorzystamy sobie to, może marcheweczki sobie wezmę. Fajnie by było, żeby to wszystko ładnie się tutaj... Okej, jedno żelazo jest, węgiel mamy, dużo, dużo cegły, spoko, ej, to może nam się jakoś tam przydać. Czy to wszystko? Wiecie co, diamentowe tutaj rzeczy, właśnie, ten napierśnik, Anna! No właśnie, dobra, to chyba wszystko, więc słuchajcie, ja mogę skraftować już jakiś tutaj, proszę bardzo, wiadereczko możemy zrobić, tutaj więcej jeszcze żelaza, spoko, będzie trzeba się w ogóle przenieść. Dzisiaj pójdziemy jeszcze do mojej tajnej bazy, byśmy po prostu sprawdzili sobie, słuchajcie, w ogóle w taki sposób to się robi, o właśnie, no dobra, ej, to ja mam taki pomysł, żeby zrobić sobie właśnie tą moją... te moje, słuchajcie, ogniska, tylko ile ja bym potrzebował ich? Myślicie? Czekaj, muszę przeliczyć, żeby się nie machnąć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 21. No to trochę drewna mi pójdzie, słuchajcie, 21, cały stack drewna. Tutaj coś takiego, to trochę nawet za mało będę miał. Kurczę, no niedobrze, dobra, ale weźmiemy... Nie, wiecie co, może zróbmy z innego drewna, z tego białego. I tu węgiel. I ognisko powstaje, 9, dobra, 9. Ile jeszcze? 12, no to trochę nam brakuje. Kurczę, troszkę nam brakuje, dobra, wiecie co, zrobimy sobie po prostu deski i trochę patyków. Okej, patyki będą potrzebne. Dobra, i teraz zrobimy kolejne ogniska. Cyk. Cyk. I tutaj potrzebuję 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, dobra. 21, będziemy mieli ognisk, spoko, dobra, wyrzucam to z powrotem. No i słuchajcie, musimy teraz dokończyć to, jak to wcześniej wyglądało. O, w taki sposób. I teraz tak, tu. Ej, coś źle. Cyk, rozwalamy ogniskosę. Kurcze, one się psują. Nie, to trzeba jakoś dobrze to rozegrać. Czekaj, czy to tak miało być? Czy tak? Czekaj, jak one się stawia? Jak one się stawia? Dobra, wiecie co, ugasimy najpierw. Bo te się dobrze postawiły. Cyk. Okej. Dobra, czyli co? Jak ja zrobiłbym może coś takiego. O, i teraz tu ogniska postawię. Dobra, teraz się dobrze, fajnie kładzie. Okej, ała. Dobra, gasimy wszystko. Trochę głośno jest, ale git. Dobra, mamy to zrobione. Więc teraz, słuchajcie, to wejście mamy już ogarnięte. Tylko jeszcze by było trzeba dokończyć tymi płotkami. W sumie spoko to by wyglądało. No dobra, ogniska mamy. Trochę się przeliczyłem. Dlaczego tak? Może ja liczyłem... Dotąd aż? Nie, ej, coś ja się obliczyłem, że ile ognisk mi jest potrzebnych. No dobra, nieważne. Słuchajcie, dzisiaj włazimy do mojej sekretnej bazy, ponieważ bym chciał trochę itemów stamtąd wyciągnąć. No i tak byśmy po prostu się rozejrzeli, co tam słychać. Dobra, tutaj jest mój mechanizm rozwalony, ale to chyba przez TNT, które kiedyś to używałem. Ty, działa. Ty, ale to działa. Karta wejściowa? Ej, spoko, to działczy, spoko. No dobra, ej, fajnie. Dobra, tutaj jest w ogóle jakieś rozwalone, tutaj tak samo. No i dobra, idziemy dalej. Może window... Co tu się stało?
Gdzie jest moja winda? Bez kitu! Ej, tu była moja winda. Halo, halo, halo. Stop, 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 stop. Czy wy pamiętacie tą windę? Kurczę, windo! Może ona gdzieś pojechała? Ej, słuchajcie, bo była tutaj winda, cały mój mechanizm i słuchajcie, go nie ma. O nie! O co, come on? I tu wszystko poniszczone? Co tam w ogóle jest? Jak? Nie, nie wierzę. Po prostu wiecie, ile ja pracy włożyłem w to? I zostało to rozwalone. Czy to on to zrobił? Po prostu dopadł się do mojej sekretnej bazy? Słuchajcie, no to jest po prostu niedowierzanie. Niedowierzanie, kompletne. Co ja mam w takim razie zrobić? Słuchajcie, zobaczcie. Moja baza jest zdewastowana. Ała, i jeszcze tutaj jakieś dziury są. Słuchajcie, muszę to pozamykać jakoś. Kurczę, no trochę jest mi przykro. Ej, tyle pracy, tyle tego wszystkiego, zdobywania. Ja po prostu nawet jeśli bym chociaż miał bloki, to bym wam pokazał, jak się buduje taką tą windę. Ej, kto widział tą windę? Kto widział, jak ja robiłem taką windeczkę? I tutaj, seriously... Jak? No nie gadaj. Ej, jeszcze słuchajcie, zostało rozwalone moje łóżko. Zobaczcie na to. Moje łóżko, które było kiedyś żółte, jest teraz czerwone. Nie, ja muszę się tego pozbyć, wiecie co? Musimy się tego pozbyć. Dobra, rozwalamy te czerwone. Nie mam zamiaru tutaj tego, żeby tutaj to było, nie? No i łóżko moje jest. Dobra, ale żółta wełna. Żółta wełna, słuchajcie, muszę naprawić to. Dobra, koblem weźmiemy, tutaj trochę załatamy. Cobblestone, tym bardziej, że on taki ma styl trochę mieszany. No dobra. No, okej. Mam nadzieję, że to chociaż działa. Czekaj, czekaj, muszę to sprawdzić. Czy to działa? Błagam, niech to zadziała. Nie! Nie, no wszystkie mechanizmy zostały rozwalone, patrz! To zostało rozwalone, dlaczego? Jezu! Nie mogę w to uwierzyć, tutaj przecież był mój mechanizm. Co? Czemu on tak się zrobił? Kurczę. No nie wiem, słuchajcie, bardzo dziwna sprawa. Ja bym musiał to wszystko odbudować. Właśnie, a tu co jest? Nie! Tutaj tajne przejście też jest rozwalone? I tu winda moja, patrzcie, to wszystko było pięknie zrobione. Jak? Pod spodem był cały mechanizm. Teraz już go nie ma. Moja baza jest kompletnie zniszczona. Wiecie co? Po prostu... Okropnie mi przykro, bo ja naprawdę się napracowałem. Co ja mam teraz zrobić? Ej. Jest mi mega smutno, słuchajcie. Jest mi mega, mega smutno. W takim razie, no co? Nic mi nie zostaje, jak zostawić tą... Czemu ja nie mogę biegać jeszcze? Dobra. Wiecie co? Nie ma co się poddawać. Po prostu trzeba grać dalej, nie? Trzeba grać dalej i się nie poddajemy, wiecie co? No trochę jest to słabe, bo... O Jezu, jakieś dźwięki. Słuchajcie, ja bym chciał tą wełnę żółtą. Czy ja gdzieś znajdę żółtą wełnę? Wełno, wełno. Zombie. Kurczę, a tutaj ta wyspa... Ten... Baza Wojana. Dobra, tutaj on nic nie ma w sumie. Słuchajcie, czy jest noc? Przypadnie, nie jest przypadkiem? Dobra, tu jakiś zombiak jest, ale dobra, zostawmy go. Żółta wełna, żółta! Białej nie mam! Kurczę, jaka bida. Normalnie bida z nędzą. Wiecie co? Trzeba by było po prostu wełny tutaj poszukać. Ja chcę wełnę. No kurczę, moja wyspa została rozwalona. Znaczy wyspa, baza. Dobra, tutaj nic nie ma. Wełny, nic. Jaki biduś. Biduś normalnie. Biała wełna jest, zielona też jest. No ale co mi z tego? Nie, słuchajcie, moja... Nie wiem, a na dole? Sprawdźmy chociaż na dole. Czy ja tutaj dokończałem? Tu chyba było dokończone, więc zostało też rozwalone. Pięknie. Po prostu zdewastowana moja wyspa... Wyspa, czemu ja mówię wyspa? Przecież to jest baza. Dobra, tutaj w sumie nic szczególnego nie ma. Tam to też zostało zniszczone. I patrzcie, żadnych bloków tutaj nic nie ma. Nic. Ani...
Ani jednego kurcze itemu. Słuchajcie, to też zostało zniszczone. Tutaj. Patrzcie na to. Tu szkielety się respią. Spoko, niech się respią. No ale co najgorsze, to zostało zniszczone. Patrz, tam tu wody nie powinno w ogóle być. One tu spadną i one będą miały dużo, dużo HP. Więc musimy jakoś to zaradzić. Czekaj, czy jakby to zrobić? Czy ja dam radę? Jakoś tu? Nie! Ej, po prostu nawet nie wiem, jak to naprawiać już. Czekaj, dobra, bo to już tak dawno było. Spróbujmy to naprawić, tą moją... Okej. Tu? I one tu wylatują. O kurde! Wow! Panie i panowie, spokój. Spokój mi tu. Dobra, niech się to tam walczą ze sobą. Spoko, mi się to podoba. Dobra. To będzie git. Ale one przecież miały spadać. Słuchajcie. Tutaj. O właśnie. Dobra, więc to trzeba zawalić. I teraz tak. To. Wiem, że to brzydko wygląda z zielonej wełny. Ale trudno. Dobra, więc zobaczmy, co one tam lecą. Czy one tam lecą? No one się tutaj coś zbagowały. No płyńcie, dziadygi. Nie chcą płynąć, nie chcą się rozwalać. Raczej rozwalają się, ale nie chcą zbytnio tutaj mi dawać itemków. A kości by mi się przydały. Dobra, więc co? Jest tam coś? Nie ma. Dobra, wiecie co? Trochę mi słabo, że... Słabo trochę, że ta moja baza została kompletnie zniszczona. Tutaj chociaż trochę zostało ogarnięte. No trudno, wiecie co? No co? Co mam powiedzieć? No przecież tak zazwyczaj jest, że kurczę... Coś zostanie zniszczone przez on. Czy to on mógł to zrobić? Słuchajcie, jeśli macie jakieś pomysły, dajcie mi znać. Błagam was w komentarzach. Ja nie wiem, czy będę korzystał z tej bazy, bo tym bardziej, dobra, zielony może być już bardziej. Słuchajcie, o tak o. Cyk, 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 cyk. Cyk, 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 cyk. Dobra, zielony jeszcze może być. Jeszcze może być. Więc tyle. Moi drodzy, chyba to by było na tyle, bo jak widzicie, baza została doszczętnie zniszczona. Tutaj trochę już naprawiłem ją. No ale wszystkie moje mechanizmy zostały zniszczone, na które naprawdę dużo czasu poświęciłem. W sumie ta winda tutaj była, pamiętacie, taka kozacka. Tutaj te przejście też jest zniszczone i one były automatyczne. Kurczę, i ukryte przejście było o tam. Nie wiem, co się stało. Po prostu... Żal ply. No trudno. Trudno, damy radę jakoś bez tego. W sumie tutaj wejście zostało. Ale... Słuchajcie, no trzeba zacząć budować jakiś domek. To jest mega priorytet dla mnie, żeby ogarnąć jakiś domeczek. Więc moi drodzy, dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. I tak chyba po prostu sobie będziemy tutaj coś działać dalej. Moi drodzy, dzięki za uwagę. Do zobaczenia. Niech Eldorado będzie z wami. Zapraszam również na mój drugi kanał Matruner.pl Games. Zapraszam bardzo, bardzo gorąco. No i widzimy się w kolejnych filmach. Niech Eldorado będzie z wami. Pa, pa! Do 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 do.